Najprostszy na świecie kwiatek z bibuły w typie goździk, haber, jakkolwiek to nazwiecie. Co potrzebujemy do zrobienia takich kwiatków? Zieloną słomkę do napojów, najlepiej typu shake, czyli takie grubsze. Może być też słomka regulowana, wtedy mamy możliwość wyginania łodyżki. Żeby była ładniejsza, można ją owinąć zieloną krepą. Ja tego nie będę robić. Zrobimy niebieski kwiatek. Szerokość wyciętego przeze mnie kawałka bibuły to 7 cm. To jest taka pełna rozwinięta bibuła. I uwaga, co robimy teraz? Bierzemy nożyczki, zawijamy naszą bibułę jeszcze raz i nacinamy raz przy razie do wysokości ze spokojem 3/4 szerokości naszego paska. Wystarczająco nacięta. Teraz montuję ją przy pomocy kawałka taśmy klejącej, przezroczystej. Do wcześniej wspomnianej słomki. Montuję ją tak, żeby nacięte kawałki odrobinkę nachodziły na tą słomkę. I uwaga, owijamy dookoła. I końcóweczkę też zabezpieczamy kawałkiem taśmy klejącej, doklejając do słomki. Jeszcze kawałek. Nie przejmujcie się, jeżeli tej taśmy jest troszkę więcej, ona zostanie jeszcze zasłonięta zielonym fragmentem. Formujemy nasz kwiatek, rozciapierzając pozostałe płatki. Proszę bardzo, jest bardzo bogaty.